W czasie jednej z pielgrzymek do Ziemi Świętej usłyszałem od zaprzyjaźnionych Żydów, że gdzie dwóch Żydów, tam trzy opinie. Myślę, że to określenie bardzo dobrze pasuje także do nas, Polaków. Generalnie lubimy mieć opinie na każdy temat, nawet jeśli się zupełnie na tym nie znam. Wystarczy spojrzeć na piłkę nożną, olimpiadę, politykę. Każdy jest ekspertem. Żyjemy w kraju ekspertów generalnie. No dobrze, ale w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus również pyta apostołów: Hello, co tam ludzie mówią na mieście o mnie? Co tam się dzieje? To jest trochę dziwne, mówią znawcy tematu, dlatego że normalnie w takiej relacji mistrz-uczniowie to uczniowie zadają pytania, nie mistrz. Bo to wygląda tak, jakby on nie wiedział. Ale Pan Jezus ma tutaj swoją strategię, bo tak naprawdę pytanie to zostało zadane po to, żeby padło inne, o wiele ważniejsze, i to za chwilę. Więc Piotr, jako rzecznik całej grupy apostołów, mówi: no, różne mają opinie. Jedni mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, inni Eliaszem, inni, że jednym z proroków. No, różne mają opinie. Okej. Okay. A potem Jezus mówi: a wy, za kogo mnie uważacie? Kim ja jestem dla was? I to jest właśnie kluczowe pytanie, na które musi sobie odpowiedzieć nie tylko każdy apostoł, ale i każdy z nas. Kim jest dla mnie Jezus? Czy jest tylko jakąś historyczną postacią z zamierzchłej przeszłości? Czy też jest moim przyjacielem, zbawicielem, kimś, komu bardzo na mnie zależy? Jeśli to drugie, to jesteśmy spokojni. W każdym razie Piotr odpowiada genialnie. Na ten moment super się spisał. Panie, Ty jesteś Mesjaszem. Pan Jezus zgodził się z tym postawieniem sprawy. Zauważcie, że jak się rozpoczyna lekturę Ewangelii Świętego Marka, to tam już w pierwszym zdaniu jest mowa o tym, że jest to Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Mesjaszu. I Pan Jezus bardzo często, kiedy Jego tożsamość prawdziwa jest zdradzana, On bardzo często zabrania ludziom o tym mówić. Słyszeliśmy o tym na przykład w poprzednią niedzielę, kiedy uzdrowił głuchoniemego. Zaczęli o tym opowiadać, nie mogli przestać, a Jezus im zabraniał, ale im bardziej im zabraniał, tym bardziej rozpowiadali. To bardzo charakterystyczne dla Ewangelii Świętego Marka, że Pan Jezus prosi, żeby nie mówili, dlatego że nie chce, żeby był falstart, bo jak oni sobie w te swoje oczekiwania ubiorą Jezusa, no to potem będzie tylko jedno wielkie rozczarowanie i tym większy chaos nastąpi. Dlatego Jezus surowo im przykazał, żeby nikomu o tym nie mówili. Dobrzeście powiedzieli, dobrze zgadłeś, ale nikomu o tym nie mów. Tylko że Piotr nie rozumie jeszcze tego, co powiedział. Mesjasz, okej, ale w tamtym czasie było tak wiele różnych oczekiwań na temat Mesjasza, że właściwie szkoda gadać. Tak czy inaczej, zaraz po tej deklaracji Pan Jezus mówi: dobrze, no to już to wiecie, to teraz jeszcze powiem wam tak. Syn Człowieczy, i to jest określenie, które Pan Jezus używa do siebie w całej Ewangelii Marka, i tak dziwnie to brzmi trochę, jakby mówił o sobie w trzeciej osobie liczby pojedynczej, ale no taka jest narracja. Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Musi wiele jeszcze wycierpieć, będzie odrzucony przez arcykapłanów starszych, a więc nie przez jakiś, przepraszam, żuli, nie przez jakąś bandyterkę, tylko przez, można powiedzieć, najlepszą część tego narodu. I zostanie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Na to Piotr poczuł się w obowiązku, żeby Jezusowi zwrócić uwagę i żeby trochę więcej psychologii pozytywnej, myśl pozytywnie. Dlatego bierze go na osobność. To jest właśnie ciekawe, że to jest podobny gest jak ten, który Jezus zafundował głuchoniememu. Chciał trochę intymności. Więc Piotr wziął go na bok, też jakby chciał mu zafundować trochę intymności, ale zauważcie, że on jakby imituje postać Jezusa w tym sensie, że teraz on bierze Jezusa na bok, teraz on go będzie pouczał, teraz on mu będzie perswadował i mówi do niego: ależ Jezu, spokojnie, to nigdy na ciebie nie przyjdzie. To jest niemożliwe. Na co Jezus odpowiada: idź precz, szatanie. Tak przynajmniej zejdź mi z oczu, szatanie. Przepraszam, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Te słowa są trochę źle przetłumaczone.
przepraszam, że tak mówię, ale chodzi o to, że w tekście greckim Pan Jezus mówi nie tyle zejdź mi z oczu, co idź za mnie, czyli zajmij właściwe miejsce. Jak uczeń chodzi za mistrzem, tak ty idź za mnie. Można powiedzieć, nie tyle oglądaj moje plecy, co znaj właściwe miejsce swoje. Jeszcze nie jesteś mistrzem. Chciałbyś nim być za szybko i dlatego błądzisz. I dokładnie jakby skłaniasz się temu, nie tyle myślisz, co skłaniasz się ku temu, co ten świat chce dać, ale to nie jest to, co Bóg ma w planach. Wolałbyś, żebym ja osiągnął sukces w kategoriach tego świata, natomiast nawet jeśli plan Boży miałby polec z tego powodu, to to dla ciebie jest ok. I dlatego Pan Jezus mówi, przywołał do siebie tłum razem z uczniami i teraz już wszystkim tłumaczy, że cierpienie z powodu wybranego planu Bożego, z powodu idei, którą żyjesz, jest o wiele ważniejsze niż unikanie cierpienia. Zauważcie, że to jest coś, do czego możecie się odnieść na co dzień. Możemy. Każde powołanie, jeśli poważnie przyjęte, wiąże się z cierpieniem. Małżonkowie, kiedy, wielokrotnie to powtarzam, kiedy pobierają się, no cóż, nie cierpią? Absolutnie. Muszą zrezygnować ze swoich planów, które mieliby jako single, na rzecz tej drugiej osoby, a także tych dzieci, które przywiodą na świat. Muszą rezygnować z wielu swoich planów. I to właśnie oznacza zaparcie się siebie. Pan Jezus mówi, kto się zaprze siebie i weźmie swój krzyż, to znaczy podejmie te wyzwania, które wiążą się z cierpieniem, z umieraniem nawet. Ale tu nie chodzi tak bardzo o umieranie na zasadzie męczeńskiej śmierci. To też oczywiście zdarza się i zdarzało w historii Kościoła, ale tu chodzi o takie umieranie dla swoich egoistycznych planów na rzecz kogoś innego. I zobaczcie, że w dzisiejszym drugim czytaniu, które pochodzi z listu świętego Jakuba, Jakub również mówi o swoistym umieraniu, dlatego że, no cóż, rzecz, stawką jest wiara. Wiara nie może być po prostu pustym li tylko gestem czy tekstem. Wiara, jeśli jest, ona będzie nas motywować do działania, dobrego działania. Czyli w pewnym sensie umrę dla swojego lenistwa, dla swojego samolubstwa i tak dalej, bo będzie mnie wiara popychać do tego, żeby innym służyć. Wszystko jedno, na jaki sposób. Matka dzieciom, ojciec rodzinie, nauczyciel swoim dzieciom. To spalanie się dla oznacza wyjście poza taką sferę, gdzie liczę się tylko ja. I to jest konkretne umieranie dla swojego egoizmu czy dla swoich zupełnie takich egoistycznych pragnień. I święty Jakub mówi, że to jest właściwie taki papierek lakmusowy, po którym poznajemy, czy jesteśmy wierzący, czy nie. Zarówno Paweł, apostoł, jak i Jakub zgadzają się co do tego, że wiara jest jedyną rzeczą, która jest potrzebna, żebyśmy zostali zbawieni. Wiara, chrzest, wtedy następuje zbawienie. Ale ktoś mógłby przyjąć chrzest i wiarę porzucić. Czy nadal będzie zbawiony? No po co? Pan Jezus przecież nie będzie go ścigał i mówi, ty choć będziesz musiał być zbawiony. Nie. Wiara to jest taki wątły płomyk, który trzeba cały czas chuchać i dmuchać, żeby się żarzył. I można zadeklarować wiarę, nawet wielką. O, jak ja jestem wierzący. Ale i tak czyny mówią o niej więcej niż nasze słowa. Jeżeli więc jestem wierzący, mówię tak przynajmniej, to święty Jakub mówi, sprawdzam. Sprawdzam, czy jesteś wierzący. Pokaż mi, jakie dobre uczynki twoja wiara sprawiła, że uczyniłeś i wtedy ja ci powiem, czy ty masz wiarę, czy nie. W tym i w tamtym wypadku, to znaczy w przypadku Jakuba, jak i Piotra, czy Pana Jezusa, kiedy on tłumaczy całą zasadę,
Nie da się niczego dobrego, także zbawienia, nie da się, że tak powiem, przyjąć bez różnego rodzaju wyzwań, które wiążą się z cierpieniem. Istnieje takie zjawisko psychologiczne, które nazywa się awersja do straty. Niestety my to mamy, to znaczy o wiele bardziej się zaangażujemy, żeby czegoś nie stracić, niż żeby przez jakieś cierpienie, nawet minimalne, dojść do jakiegoś sukcesu. I ta, jakby ta prawda o nas, dzisiaj zdiagnozowana przez psychologię, pobrzmiewa w tych dzisiejszych czytaniach. Oto Pan Jezus i Jakub mówią nam bardzo wyraźnie: nie bój się stracić, bo po drugiej stronie jest zysk. Kto straci swoje życie na tym świecie z mego powodu, straci nie tylko w tym sensie, że zostanie umęczony z powodu wiary, ale straci, to znaczy nie będzie brylował, nie będzie chołubiony, nie będzie wywyższany jako autorytet świecki, świeckiego państwa sekularyzowanego i tak dalej, tylko może będzie odrzucony jak ten sługa Jahwe w dzisiejszym pierwszym czytaniu z tego powodu, że jest wierzący albo że głosi staromodne jakieś tezy dotyczące moralności czy też wiary, ten swoje życie wygrał. Bo na końcu dnia jest jeden sędzia, którym jest Bóg. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański.